Każdy, kto mówi, że on nie ma czasu na poznawanie świata, bo jest zajęty pracą, bo jest zajęty poświęcaniem się dla innych, żeby się nie zdziwił, że ta praca gówno z przeproszeniem da, a to poświęcanie się jest tak naprawdę znęcaniem się nad innymi. Bo niezliczone przykłady widzę na samym sobie i wokół siebie. Mamy takie powiedzenie w rodzinie: nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Nie bądźcie faszystami. Nie bądźcie nadgorliwi. No hej, wierzcie lub nie, ale odkryłem, że przeklinanie jest bardzo, bardzo uwalniające. I pewnie temu właśnie służą przekleństwa. Może to zabrzmi obrazoburczo, bo zwykło się przyjmować, że zdrowe jest wypowiadanie się w sposób, nie wiem, ładny. Dlaczego przekleństwa nie mają być ładne? Przekleństwa, wulgaryzmy. Dlaczego, może zastanawialiście się, mają taką złą opinię? Zastanawiałem się nad tym też wiele razy i doszedłem do wniosku, że ich funkcja jest właśnie taka, żeby sprawiać dyskomfort. Podobnie jak ból głowy, jak gorączka, jak różne takie objawy w naszym ciele, których nie lubimy, ale które są potrzebne, bo mają zwrócić naszą uwagę na to, że coś jest nie tak. Podobnie jak ktoś używa obok nas wulgaryzmu, to prawdopodobnie po prostu ma bardzo silną potrzebę zwrócenia na siebie uwagi. I to jest jeden z przykładów, dla których nie wystarczy trzymać się tak zwanych norm, tak zwanych dobrych chęci. Należy mieć bezwzględnie zrozumienie dla tego, co się wokół nas dzieje. Należy się zastanawiać, bo wiele rzeczy nie jest wcale bez uzasadnienia. Nie ma ludzi leniwych. Są ludzie, którzy się boją o życie. Ale zacząłem trochę od z boku, bo chciałem mówić o czymś zupełnie innym. Chciałem mówić właśnie nie o wulgaryzmach, czy o dobrym, tak zwanym, w cudzysłowie, dobrym wychowaniu, ale o zrozumieniu. O zrozumieniu otaczającego nas świata, otaczających nas ludzi i o tym, jak my często wolimy być ignorantami i zakładamy, że dobre chęci i staranie wystarczą. Nie wiem, dlaczego tak wielu z nas, tak wielu ludzi wokół mnie uważa to za wystarczające. Myślę, że może to wynikać z tego faktu, że zwyczajnie łatwiej jest działać, używać siły, używać silnych emocji i nazywać to poświęceniem i miłością, a znacznie trudniej jest usiąść i na spokojnie pomyśleć i zrozumieć. I zrozumieć, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. A to jest kluczowe. Zanim sięgniemy po wielkie poświęcenia, po wielkie wysiłki, jeżeli nie rozumiemy, co tak naprawdę robimy, no to bardzo możliwe, że zrobimy komuś krzywdę dobrymi chęciami. I to się notorycznie, moim zdaniem skromnym, dzieje w przypadku relacji rodzice-dzieci. Ale nie tylko. We wszelkich innych relacjach też tak może być. Ręka do góry, kto celowo chciałby skrzywdzić swoje dziecko, co? Pewnie nikt się nie przyzna. Ręka do góry, kto jednak je skrzywdził. Jak ktoś się przyznał, to pewnie też się zastanawiał, dlaczego. I życzę tym wszystkim ludziom, żeby odkryli, dlaczego. Cały ten vlog, nie cały, ale w dużej mierze służy właśnie temu, żeby pomóc samemu sobie i innym, którzy być może mnie słuchają, oglądają, uświadomić sobie, dlaczego robią lub robili to czy tamto, albo dlaczego inni im zrobili to czy tamto. I uzbrojeni w tą wiedzę, żeby mogli sobie pomóc, sobie i innym. Nieraz od rodziców, swoich własnych albo cudzych, można usłyszeć takie teksty: bo ja chcę dla ciebie dobrze. Rób tak, jak mówię, bo to będzie dobre dla ciebie. No dlaczego nie chcesz tak zrobić? A może dlatego, że dziecko instynktownie czuje, że nie powinno robić tak, jak mu rodzic mówi. Że rodzic robi źle. Dlaczego by rodzic miał mieć w tej kwestii mniejszą wiedzę od dziecka? To jest kolejny bardzo duży temat i dla wielu też bardzo kontrowersyjny.
A mianowicie wydaje mi się, że dzisiejszy świat, dzisiejsza cywilizacja, nawet nie dzisiejsza, w ogóle cywilizacja, normy społeczne, różne układy, bardzo łatwo, zdecydowanie za łatwo, wypaczają naturalne, zdrowe wzorce zachowań i postępowania. I nam się wydaje, że jak się mówi, jesteśmy cywilizowani, nie jesteśmy dzikusami, to jesteśmy kimś lepszym niż taki dzikus. Może częściowo to prawda, ale myślę, że zdecydowanie nie zawsze. I dzieci, jak są bliższe swojemu pierwotnemu stanowi, swojemu instynktowi, one tym instynktem czują wiele rzeczy, o których dorosły już nie ma pojęcia. Albo które dorosły uważa wręcz za coś szkodliwego. Ale pomyślmy logicznie. Takie nowonarodzone dziecko, ono jest bliżej złych czy dobrych nawyków? Dlaczego pozostawione same sobie miałoby nabrać złych nawyków? Dlaczego ludzkość przetrwała tyle tysięcy lat przy założeniu, że nikt z góry nie spuścił od razu prawidłowych, zaawansowanych, cywilizowanych norm postępowania? Wydaje mi się logiczne, że ludzkość przetrwała, bo miała instynkt. Zwierzęta radzą sobie w dziczy, bo kierują się instynktem. A my, ludzie cywilizowani, uważamy, że jesteśmy kimś lepszym nieraz, ale z jakiegoś powodu w dziczy byłoby nam trudno przetrwać. Jemy niezdrowe rzeczy i nawet wiemy o tym, że są niezdrowe, a mimo to jemy, bo wszyscy tak robią. Niektórzy nawet mówią, a bo to już nie jest średniowiecze, albo nie jestem dzikusem. Usłyszałem niedawno takie kąśliwe, jakby nie współczesna nauka, to jedlibyśmy dalej korę z drzew. Miałem wielką ochotę, szkoda, że nie miałem okazji. No bo tylko tego słuchałem, ale miałem wielką ochotę zapytać tego, kto to powiedział, przepraszam, a skąd wiesz, że jedzenie kory z drzew jest takie złe? Co w tym było złego? Ludzie tysiące lat żyli bez współczesnej nauki. Jak przeżyli? Fakt, było ich mniej. Często żyli pewnie krócej. Ale czy to się odbywało może inaczej? Czy dzisiaj żyjemy dłużej i jest nas więcej dzięki nowoczesnej nauce, dzięki naszym zaawansowanym normom społecznym? Czy może pomimo ich? Uważam, że to jest temat otwarty. Ja na swoim doświadczeniu bazując, widzę, że przynajmniej te takie powszechne normy społeczne, one nie sprzyjają długiemu życiu, ani szczęśliwemu życiu. Ani rozmnażaniu się, paradoksalnie. Nawet przyjmując, że nasza cywilizacja wydłużyła nam życie, uważam bardzo zasadne, znacznie bardziej zasadne jest pytanie, czy nasza cywilizacja uszczęśliwiła nasze życie. I z tym pytaniem chyba nas zostawię. Chciałem opowiedzieć o wielu przykładach, jakie przychodzą mi na myśl. O przykładach, jak nieraz opiekunowie tępią naturalne instynkty u swoich pociech i wyrabiają w nich jak najgorsze nawyki i wmawiają sobie, że to jest tak zwane dobre wychowanie. A tak naprawdę działają bez zrozumienia naturalnych mechanizmów, które powinni znać i krzywdzą i siebie, i te dzieci. Naprawdę chciałem o tym opowiedzieć, nie wiem czy zdążę. Przyszło mi dzisiaj do głowy taka rzecz, co się kręcisz. Jak dziecko nie może usiedzieć w miejscu, co jest moim zdaniem naturalnym objawem, kiedy czuje się nawet nie zawsze czymś podekscytowane, ale być może czymś po prostu zaniepokojone. Nieraz jest tak, że tak zwane rozwydrzenie to jest pewien objaw niepokoju. Dziecko czuje, że powinno coś zrobić, powinno przejawiać jakąś aktywność, a każą mu siedzieć w miejscu. Ze mną tak było. Było wiele okazji regularnych, można by powiedzieć kościelnych trochę, gdzie było w dobrym tonie, żeby grzecznie siedzieć, nie przeszkadzać, a ja potwornie się nudziłem, kręciłem się i mimo, że nie było to takie bezwzględne kazanie mi, żeby siedzieć na dupie i jak trusia, to mimo wszystko ja to w dużej mierze tak pamiętam i mam do dzisiaj bardzo duży problem, żeby być w
takim miejscach, w takich sytuacjach, gdzie oczekuje się ode mnie takiego spokojnego, godnego wręcz zachowania. Mam wręcz fobię na punkcie takich sytuacji. Podobnie było z nauką. Siedzenie w szkolnej ławce, nacisk na to, żeby być grzecznym, nie przeszkadzać nauczycielowi. Ale czy mi coś nie przeszkadza w szkole, to wzruszenie ramion. No co ja ci poradzę? Obowiązek i koniec. Albo wręcz skrajny przykład. Kiedy robiono mi awanturę, wrzeszczano na mnie, a ja nie mogłem nawet głosu podnieść trochę. Bo od razu jest... No. Spróbuj się ten głos podnieść, dziecko, nie? Kiś w sobie te wszystkie emocje, ten cały wrzask, jaki ci załadowano, te wszystkie epitety, jakie usłyszałeś na swój temat. Grzecznie kiś to w sobie. Właśnie. I robiły to osoby, które wierzę w to. Szczerze wierzę, że chciały mojego dobra i bardzo mnie kochały, dalej kochają. No więc co nie zatrybiło, że mi zrobiły taką krzywdę? Że musiałem się leczyć psychiatrycznie, że próbowałem popełnić samobójstwo. Co nie zatrybiło? Zrozumienie nie zatrybiło. Zabrakło wiedzy, zabrakło rozumu. W tej naszej cudownej cywilizacji, która ponoć nam wydłuża życie, prowadzi nas do gwiazd i w ogóle ach, och. Zabrakło wiedzy, jak wychowywać własne dziecko. Jak siebie samego wychowywać w sposób bezpieczny. I wiecie co? Ja dalej tego nie widzę. W dużej mierze. Jest dostęp do wiedzy dużo lepszy niż kiedyś, ale mimo wszystko w takim życiu codziennym, społecznym, myślicie, że ktoś się tym tak mocno zajmuje? W systemie dalej jest mnóstwo patologii. Tylko trochę inaczej się ona rozkłada. Uważam cały czas za patologię, że potrzebujemy płacić komuś, żeby wysłuchał naszych żalów. I mówimy, że to jest nowoczesne osiągnięcie, psychologia, psychoterapeuta. Możesz mieć człowieka, któremu się wygadasz, który ewentualnie cię posłucha i może udzieli mądrej rady, jak jest dobrym psychologiem. Bo może być złym, ponoć jest mnóstwo złych. Wiecie, kpi się czasami z socjalizmu czy z komunizmu, że jest to system, który dzielnie walczy z kłopotami nieznanymi w żadnym innym systemie. A ja sobie kpię, że cała nasza cywilizacja taka jest. Może nie zawsze jest to aż tak groteskowe, jak w systemie, który kilkadziesiąt lat temu nas opuścił i przyszedł rzekomo lepszy. Może faktycznie jest lepszy, ale dalej daleko mu do czegoś, na co można by się dumnie powoływać. Jest o tyle dobry, że mam takie porównanie. Dlaczego obecny system jest lepszy od zamordyzmu? Czy od takiej ciasnoty komunistycznej? Komunizm jest jak komputer odłączony od internetu trochę. To, co przyszło w tej chwili, to jest jak taki Internet Explorer. Ma bardzo wiele wad, ale jedną zasadniczą zaletę. Umożliwia ściągnięcie i zainstalowanie normalniejszej przeglądarki. Ja to właśnie robię i wiele innych osób, używając narzędzi tego systemu, na który psioczę. Używam jego narzędzi, żeby pomału zastępować go czymś lepszym. Jeszcze lepszym. Dużo lepszym, mam nadzieję. Mam nadzieję, że z tym optymistycznym akcentem mogę Was na razie zostawić. Dziękuję, że słuchaliście.